Dzień dobry dzieci. Dzisiaj na naszej lekcji informatyki będziemy pracować dalej w naszym edytorze tekstu. Ostatni raz poznaliśmy już, w jaki sposób pogrubić, pochylić lub podkreślić tekst. A dzisiaj zastanowimy się, gdzie nauczymy się, w jaki sposób zmienić czcionkę tekstu. Czcionka, czyli to jest styl pisania. Styl pisania, czyli tak, jak miały wyglądać by literki. Tak podobnie jak w sklepie, na wystawach sklepowych. Często nad sklepem są zamocowane duże, świecące napisy, dzięki którym nawet gdy jest ciemno, widać, że ten sklep z daleka. I napis ten jest zwykle zapisany wielkimi literami i wyraźną czcionką, czyli tym pismem. Dziś właśnie spróbujemy zaprojektować taki napis nad sklepem. Przygotowałam już napis, który składa się z wyrazów sklep sportowy Trampek. Żeby napisać go z wielkich liter, tak jak go teraz tu widzicie, wystarczy tak naprawdę wcisnąć klawisz na waszej klawiaturze, który znajduje się po lewej stronie. Nazywa się on Caps Lock. Gdy wciśniecie ten klawisz, na klawiaturze zaświeci się dioda, i oznacza to, że od tej pory będziecie pisać tylko wielkimi literami. Jeśli chcecie zmienić pismo na małe, musicie wcisnąć klawisz jeszcze raz Caps Lock. Dioda wtedy zgaśnie, a litery znów będą małe. Żeby zmienić rozmiar wybranych liter, musimy najpierw je zaznaczyć, czyli robimy to lewym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć w mały trójkącik obok liczby na pasku u góry ekranu. Czyli tutaj mamy liczbę, a tutaj mamy ten kolejny, tu mamy właśnie wybór naszej czcionki. Mamy tutaj taki mały trójkącik, który klikniemy, rozwinie nam się nowe okienko. I dzięki właśnie tutaj, tu możemy tutaj wybrać wygląd naszego pisma. To jak chcielibyśmy, żeby wyglądało nasze pismo. Na przykład możemy wybrać sobie Cosmic Sans MS i wtedy nasze pismo będzie wyglądało tak. Jeżeli klikniemy na przykład na Monotype Cursiva, nasze pismo będzie wyglądało w ten sposób. Warte jest też uwagi to, iż właśnie obok tej czcionki mamy tutaj rozmiar naszego pisma. W tym momencie na przykład mamy wpisane 11. Żeby zmienić rozmiar naszego napisu, wystarczy znowu zaznaczyć lewym przyciskiem myszy cały napis, znowu najechać na trójkącik obok liczby, kliknąć lewym przyciskiem myszy i wybrać, jak wielkie chcemy litery. Na przykład było 11, teraz zrobimy 20. Proszę, od razu mamy większe literki. Możemy oczywiście też powrócić do naszego pierwotnej wielkości, klikając znowu tą samą liczbę 11. Spróbujemy teraz w takim razie jeszcze wybrać kolor, bo taki czarny, monotonny napis to tak nie przykuwałby zbytnio uwagi i raczej mielibyśmy mniej wtedy klientów w sklepie, więc może zmienimy jego kolor. Żeby zmienić kolor naszego pisma, musimy już poszukać tutaj w naszym górnym części naszego edytora literkę A, pod którą jest takie grube podkreślenie. Znajduje się ono tutaj. Mamy A z takim grubym podkreśleniem. Jeżeli chwilę przytrzymamy kursor przy tej literce, wyświetli nam się, co ona oznacza, czyli kolor czcionki. Znowu klikamy w trójkącik obok niego na rozwinięcie i możemy wybrać kolor. Na razie mamy automatyczny czarny, a może sobie zmienimy. Mamy wiosnę, więc może na jakiś zielony. Mamy kolor zielony. Proszę bardzo, pięknie wygląda kolor zielony. Możemy też zmienić na inny kolor. Znowu klikamy przy literce A, tu mały trójkącik. Możemy kliknąć na kolor na przykład czerwony. I oczywiście odkliknąć zawsze lewym przyciskiem myszy na białej kartce. Przypominam również, że jeżeli chcielibyśmy, żeby ten tekst był pogrubiony, to wystarczy znowu go zaznaczyć lewym przyciskiem myszy,
i kliknąć literkę B. W tym momencie nasze literki zostaną pogrubione. Jeżeli chcielibyśmy pochylić ten tekst, to wystarczy także dodać jeszcze taką literkę I. A jeżeli chcielibyśmy podkreślić nasz tekst, wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy literkę U. Zachęcam Was do zabawy w edytorze tekstu i kombinowania z różnymi czcionkami, wybierania różnych czcionek, wybierania różnych wielkości tych czcionek, również koloru tych czcionek. Spróbujcie coś napisać na Waszą klawiaturą, używając Caps Locka. Jeżeli macie możliwość uruchomienia płyty, możecie wybrać planetę 16 i wykonać zadania pierwsze, drugie oraz grę. Zagrać w grę. Jeżeli nie możecie tego wykonać, zachęcam w takim razie do wykonywania po prostu zadań w zwykłym edytorze tekstu. Spróbujcie na przykład przepisać jakąś czytankę z naszego podręcznika, jakiś kawałek tekstu, może jakieś zadanie z matematyki. Spróbujcie po prostu pobawić się w tym edytorze tekstu.